Dobry wieczór, Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy dziennikarski poker w telewizji Republika. Dzisiaj na partyjkę zdał się zaprosić pan minister Marcin Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i, to ważne, pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego. Witam serdecznie, panie Dzień ministrze. Dzień dobry, skłaniam się. Panie ministrze, ja chciał zacząć takim, jeżeli Pan pozwoli, takim krótkim, ale osobistym wspomnieniem, bo ja pod koniec lat 90. czytałem raporty Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na temat konieczności budowy lotniska pomiędzy Warszawą a Łodzią. Nawet dyrektor tego, tegoż banku mówił, damy Wam pieniądze, tylko weźcie i to zbudujcie. To dlaczego jest taki problem z tym centralnym Portem komunikacyjnym, no bo już słyszymy, że, no, że trzeba zamknąć. Jeżeli chodzi o ten sam wymiar lotniskowy, bo oczywiście CPK to ogromny program inwestycyjny, dużo większy niż samolotnisko, no to po pierwsze ten upośledzony system infrastruktury lotniskowej, jaki mamy w Polsce. Dość powiedzieć, że port Chopina to jest 30, tam czwarte, piąte lotnisko w Europie co do wielkości. No czwarta dziesiątka. No, w żadnym wymiarze Polska nie jest w czwartej dziesiątce w Europie. I większy nie będzie? Znaczy no i większy nie będzie. Port? No, fizycznie wręcz nie może być. Można tu wejść szczegóły. No dość powiedzieć, że jakakolwiek zmiana parametrów portu lotniczego okęcie na Chopina powoduje, że trzeba od nowa przeprowadzić tak zwaną decyzję hałasową. Decyzja hałasowa od nowa prowadzona otwiera termin na składanie roszczeń, i pół aglomeracji warszawskiej ma prawo złożyć roszczenia ze względu na hałas lotniczy. Więc naprawdę dzikie miliardy byśmy wydali na dzień dobry, zanim jeszcze cokolwiek fizycznie by się stało. Tylko ze względu samą administracyjną zmianę parametrów. A jak już po zjedzeniu tej żaby, po ogromnych nakładach, być może udałoby się nam zwiększyć przepustowość o 2 miliony, 3 miliony rocznie, no to mija rok i jesteśmy w punkcie wyjścia, i znów jest pełne. Natomiast... Bo nie ma miejsca. Tak, natomiast no ten. Niedorozwój, powiedzmy, systemu lotniskowego lotnisk w Polsce no jest pewną sytuacją, pewnym status quo, w której niektórzy bardzo dobrze żyją. Na przykład niektóre tanie linie lotnicze, bo są w stanie, bo w tej strukturze małych, rozproszonych lotnisk, bez pewnego takiego okrętu flagowego, który by narzucał warunki, wygrywają te małe lotniska przeciw sobie, one są trwale deficytowe, prawda? I, i przychodzi no, taka jedna czy druga linia, mówi: zawrzyj ze mną umowę na takiej zasadzie, że właściwie mi dopłacasz do każdego pasażera, ale jak nie? To ja pójdę do lotniska obok małego innego, które ten, a to jest racja bytu. No to, to chociaż będą pasażerowie, skoro nie ma zysku, tak? To chociaż ten marszałek województwa, co w to włożył pieniądze, się pochwali, że ten milion czy dwa miliony pasażerów w tym porcie lotniczym ma. Mo modlin takie. No to jest sztandarowy przykład. Zbudowano lotnisko, tylko zapomnieli tam dojazdu zrobić. No tam też pan Marcin Kierwiński, był w tym pierwszym zarządzie, jako taki typowy misiewicz, i tak budowali, że po pół roku od otwarcia trzeba było zamknąć. Natomiast i, i do tych. Z tej pory lotnisko jest trwale deficytem. Ono przełamało. Tak się mówiło, że w Polsce generalnie trzeba mieć milion pasażerów rocznie, żeby port lotniczy wyszedł na swoje. No, tam się udało takie osiągnięcie, że i przy trzech milionach ponosili straty. Ale to jest, powiedzmy, jeszcze drobne, małe miki. Podstawowa sprawa jest taka, że ponieważ nie mamy w Polsce dużego międzykontynentalnego lotniska, to całe segmenty rynku lotniczego polskiego są obsługiwane przez lotniska poza Polską i one czerpią z tego tytułu różnego rodzaju korzyści i pożytki. Niedawno opublikowany raport IY policzył, co by było, gdyby w Polsce obsługiwać kargo lotnicze na potrzeby polskiego rynku, bo obecnie większość towarów transportowanych drogą lotniczą do Polski albo z Polski jest obsługiwane przez lotniska niemieckie. wytłumaczmy tą podstawową różnicę, że tu mniej chodzi o ten ruch pasażerski, chociaż też, jak kto nie wierzy, to niech się do Rygi na przykład wybierze. Tam jest duże lotnisko. No, naprawdę, jak na wielkość tego kraju, to, 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 to wręcz bardzo duże, właśnie takie przesiadkowe. Natomiast bardziej chodzi o ten ruch kargo. Też o ruch kargo. Ruch kargo jest bardzo wdzięcznym przykładem, bo tak jak mówię, teraz, obecnie, to już nie mówimy o pewnym szacunkach wzrostu ruchu, czy co tam będzie w przyszłości. Już teraz, te towary, które obecnie polska gospodarka drogą lotniczą eksportuje w świat lub importuje drogą lotniczą, są przeładowywane przez lotniska leżące poza Polską. Co znaczy, że to tam, głównie w Niemczech, przekraczają granicę unijną i są clone i opodatkowane VAT-em. W związku z czym, gdyby te towary przesunąć do Polski... Jeszcze raz podkreślę, nie jakieś nowe, zdobyte rynki, podbite, to co już teraz jest, tylko po prostu obsłużyć to w Polsce, to w perspektywie 30 lat mamy 200 miliardów więcej, 200 miliardów złotych więcej w polskim budżecie. Bardzo konkretny pieniądz, no i oczywiście no, raczej budżet niemiecki nie chciałby mieć 200 miliardów złotych, czyli tam powiedzmy circa 50 miliardów euro mniej w budżecie i oddać to do Polski, choć to tak zasadniczo to jest polskie, bo to nasza gospodarka ten ruch wygenerowała. No i stąd na przykład pytanie, no Czemu taki opór? No między innymi dlatego. No to jeszcze jedno pytanie, bo to panowanie nad szlachami komunikacyjnymi, a lotnisko to jest nic innego jak szlak komunikacyjny, no jest, daje przewagi już w ogóle strategiczne, to nie tylko są pieniądze. Oczywiście tak, no, ponieważ właściwie każda gałąź gospodarki potrzebuje transportu. I zazwyczaj im wyżej rozwinięta, tym, tym więcej tego transportu, logistyki, ruchu generuje. No bo na przykład wysoko przetworzone towary składają się z wielu komponentów, trzeba przywieźć, dowieźć, przetworzyć, znów przywieźć. Ktoś, kto kontroluje te przepływy, trochę kontroluje marżowość gospodarki całej, tak? bo powoduje, że no pewne towary da się dostarczyć, pewne nie da. Jakieś mają pierwszeństwo, jakieś muszą poczekać. Z językiem znanego publicystycznego doktora, kontrola przepływów strategicznych. To jest takie, takie pojęcie modne wśród geopolityków. Ale tak jest, no po prostu tak jest. To rozumiał Eugeniusz Kwiatkowski. Polska nie miała takiego bezpośredniego punktu wpięcia w 20 wieku międzywojennym w rozumieniu handlu morskiego i sobie go po prostu zapewniła budując Gdynię. Obecnie nie mamy takiego punktu, mamy ten upośledzony system infrastruktury lotniskowej, nie mamy dużego międzykontynentalnego lotniska, więc potrzebujemy mieć, to dla nas jest dobrze. Po pierwsze, żeby nasze przepływy, żebyśmy my kontrolowali, a jeszcze przez sieć połączeń możemy tę usługę świadczyć na rzecz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sposób naturalny i na takiej twardej podstawie gospodarczej, stając się liderem tego regionu. No tak, ale ktoś mógłby powiedzieć, że samolotami przecież dużo się nie da przywieźć, węgla się przywieźć nie da. To prawda, kargo lotnicze to jest. Znaczy, niecały... Da się, ale niewiele. No tak, Cargo lotnicze to jest niecały 1% wolumenu czy wagi światowego obrotu towarowego, ale prawie 1 trzecia wartości. To są te na przykład elektronika, jakieś bardzo drogie towary rolno-spozywcze, towary luksusowe, to są przesyłki kurierskie kupowane przez internet, tak, na przykład z szybką dostawą, więc to są branże bardzo lukratywne. To jest bardzo, bardzo dobry biznes, na którym się dużo zarabia. No dobrze, to teraz przejdźmy do, do tych argumentów podnoszonych przez opozycję. No, oni mówią, że 5 miliardów wydane, a dalej łąka rośnie. Czy tak? Po pierwsze, to nie jest 5 miliardów wydane. To, to są powiedzmy różnego rodzaju zobowiązania. No bo jeżeli mamy na przykład podpisaną umowę na zaprojektowanie lotniska, no to. Jest to zobowiązanie, no, ale oczywiście jeszcze nie wydno, jak będzie ten projekt gotowy, odebrany i tak dalej, no to wtedy się się płaci. E, natomiast tak, no, tyle to kosztuje według e, takich powiedzmy szacunków unijnych, prace planistyczne i przygotowawcze przy inwestycji, to jest około. 10% wartości całokształtu inwestycji. My już jesteśmy za tym punktem, bo zaczęliśmy prace wykonawcze, prace budowlane, no ale jeżeli spojrzymy na całe portfolio Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest program inwestycyjny rozłożony gdzieś do połowy lat 30., być może do 2040., zawierający kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, które nawet trochę nie sposób oszacować, ile by kosztowały, no bo te powiedzmy bardziej oddalone w czasie... No, kto jest w stanie szacować, ile tam będzie kosztował, nie wiem, budowa metra, budowa kilometra linii kolejowej w roku 2035. Ale mówimy o programie wartym na pewno setki miliardów złotych, więc po prostu no, takie nakłady trzeba ponosić, trzeba inwestować po to, żeby w przyszłości mieć pożytki. Dość powiedzieć tutaj wracam do tego raportu I że na przykład nakłady Skarbu Państwa na samo lotnisko tylko z tytułu tych ceł i opłat by się zwróciły w około 10-12 lat. A potem byłby to czysty zysk, z tym, że to mówię z tytułu ceł i opłat, pomijając, że samolotnisko będzie przedsięwzięciem komercyjnym, będzie firmą, która po prostu będzie też na siebie zarabiała i generowała zysk. Firmę, w którą uwierzyło dwóch prywatnych inwestorów? Tak? O, uwierzyło więcej, bo ten do, 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 do konkursu o wybór inwestora mniejszościowego stanęło sporo podmiotów, był to bardzo skomplikowany proces konkurencyjny, dialog techniczny, dialog konkurencyjny. No i ostatecznie udało się wybrać tą najlepszą ofertę, ją złożyło konsorcjum dwóch firm: Vinci Airports i AFM Infrastructure Fund, Global Infrastructure Fund. Vinci to jest chyba największa na świecie, na pewno wiodąca prywatny operator lotnisk. Spółka, jak sama z nazwy widzimy, o genetyce, że tak powiem, i pochodzeniu francuskim, ale w strukturze właścicielskiej obecnie najwięcej tam jest kapitału amerykańskiego. Instytucjonalne takie fundusze emerytalne, instytucjonalni inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, AFM to fundusz inwestycyjny australijski o portfelu ponad 130 miliardów dolarów, którym zarządza. No bardzo, bardzo poważne instytucje, które faktycznie dostrzegły, że to, pomijając wszystko, to jest dla nich dobry biznes, żeby w tej specyficznej, bo to nie jest łatwo. Przyciągnąć kogoś do roli inwestora mniejszościowego, czyli wykłada kapitał, a kontrola właścicielska jest jednak po czyjej innej stronie, czyli Polskiego Skarbu Państwa. Ale tak się stało, oni chcą w to zainwestować, taką ofertę wybraliśmy. No ja rozumiem, i wkładem jest nie tylko kapitał, ale też. I... Oczywiście, no po pierwsze know-how. Wency Airports to jest w portfelu 65 lotnisk na świecie, a jeszcze trochę mają na takich umowach operatorskich, że nie są współwłaścicielami, ale zarządzają, operują, więc to ponad 70 lotnisk na całym świecie nie wiem, w London Gatwick, Belfast, Lyon, ale i w Ameryce Południowej, i w Azji, i w różnych miejscach świata AFM też ma udziały w 17, bodajże, żeby mnie pamięć nie myli, lotniskach. Sydney, Melbourne, yy, Wiedeń na przykład o też. Yy, także to bardzo duże doświadczenie, kontakty biznesowe, pewna wiarygodność też w tym biznesie, yy, know-how. No niestety nie mamy know-how w prowadzeniu dużego międzynarodowego lotniska, bo nie mamy takiego lotniska w Polsce. Yy, to wszystko oczywiście wnoszą, ale oprócz tego, bo oczywiście to można by pozyskać na zasadzie wynajęcia doradcy, że my komuś płacimy i on nam doradza, co zrobić, no ale tutaj nie, 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 nie tak, tylko też swoje pieniądze niebagatelne, bo mówimy tu o kwocie do 8 miliardów złotych, no, kładą na stół, czyli też ryzykują nimi, gdyby ta, to przedsięwzięcie miało się nie udać. Inny ulubiony argument opozycji powtarzany zresztą do znudzenia Gigantomania to jest. Jak komuś swoją drogą Gigantomania przeszkadza, to mogliby zacząć od pałacu kultury w Warszawie, ale to Temat na inną rozmowę. Może troszeczkę trzeba się uderzyć we własne piersi, że w początkach projektu CPK za bardzo może się zafiksowaliśmy na tej liczbie 100 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko na 100 milionów pasażerów to faktycznie no, jedno z największych na świecie by było obecnie. Natomiast nie, my planujemy, żeby była możliwość, gdyby zaszła taka potrzeba w przyszłości, rozbudowy do 100 milionów, żeby nie było tak jak z Okęciem. Jest teraz, że go już nie można rozbudować. Trzeba planować, naleźć kroków do przodu, przynajmniej zostawić sobie taką ewentualność. Natomiast ten pierwszy etap, jaki budujemy, to do 40 milionów pasażerów rocznie. To będzie w chwili otwarcia. Teraz właściwie, jeszcze właśnie rozmawiając tutaj z inwestorami, jeszcze taki. Dodatkowy etap przed etapu, tak, że to będzie stopniowo stopniowo się rozszerzało, powstawało w miarę rosnącego ruchu lotniczego. 40 milionów pasażerów rocznie to mniej więcej dziesiąte największe lotnisko w Europie. Czy to jest taka megalomania dla Polski, piątego kraju Unii Europejskiej, żeby mieć dziesiąte największe lotnisko w Europie? To raczej bym powiedział, że to jakaś mikromania, jakieś potworne kompleksy to jest ktoś, kto mówi, że 34 lokata w Europie. No w jakiejkolwiek konkurencji gospodarczej, no nie wiem, może poza wydobyciem ropy naftowej albo jakichś surowców, których po prostu w Polsce nie ma. Trzydziesta, któraś lokata w Europie to nie jest absolutnie odpowiednie miejsce dla Polski, a dziesiąta lokata w Europie to nie jest megalomania. To jest w sam raz na miarę naszych obecnych potrzeb, i jeszcze powiedziałbym: właśnie trzeba od razu myśleć. Następny krok, następny krok, żeby jak pojawi się potrzeba, jak ruch lotniczy będzie się rozwijał, móc w łatwy sposób tam dobudowywać kolejne elementy i zwiększać przepustowość. Kolejna, taki, to już fałszywka, kompletna, ale może. Warto zdementować. Coś. Warto zdementować. Okęcie to po to powstaje CPK, żeby jakoś bokiem obhandlować o Okęcie. Tak, to jest to jest błyskotliwa teza posłów Jońskiego i Szczerby. Ja no, jakby staram się zawsze podchodzić do drugiego człowieka z pewnym szacunkiem, ale to przepraszam, no, to już jest taka głupota, że aż ciężko uwierzyć. Tak? Czy oni naprawdę. nie, nie um... Bo mają wszelkie dokumenty dostarczone. Tak? Panowie Ońcy, na przykład, oni budują taką tezę, że ponieważ zawarliśmy ustawowo zakaz prywatyzacji państwowych portów lotniczych, których dotyczy Okęcie, to oni wykryli taką furtkę, że nie ma ustawowego zakazu sprzedaży majątku lotniska. Prawda? Tylko Żadna firma w Polsce nie ma, w ogóle żadnej firmy nie dałoby się prowadzić, gdyby Orlenu, czegokolwiek, PGNiG, Energii, PGE, gdyby był ustawowy zakaz sprzedaży majątku. No to jak Orlen na przykład ma nierentowną stację benzynową, to co, nie może jej sprzedać? Tak? No to absurdy. A z tego, że nie ma ustawowego zakazu sprzedaży, to nie znaczy, że ktoś planuje... Sprzedać, prawda? No chyba, że to ci panowie tak po sobie sądzą, tak? Nie ma takich planów, nie ma takiego projektu, nie ma takiej opcji w ogóle. Te grunty, okęcia muszą pozostać przez karę państwa. Nawet nie ma takiej decyzji, żeby akurat port lotniczy Chopina całkowicie zlikwidować. Ten główny ruch lotniczy trzeba przenieść, bo kanibalistyczna konkurencja taka zero-jedynkowa między nowym portem lotniczym a starym, czym by się skończyła? Bankructwem tego starego. Gorszego, mniejszego, oferującego gorszą jakość, trzeba w sposób zorganizowany cały ten ekosystem, bo to przecież są tysiące pracowników, firm, żeby one nie straciły z dnia na dzień swojej racji bytu, tylko żeby znalazły nowe możliwości rozwoju na CPK. Ale Okęcie jako port lotniczy o pewnych ograniczonych funkcjach może dalej funkcjonować, lub w przyszłości można podjąć decyzję, żeby ten teren przeznaczyć na coś innego, co nadal nie znaczy sprzedać. Panowie Joński Szczerba dotarli do takiego koncepcyjnego opracowania, Osiedla mieszkaniowego w tym miejscu. Tak? I od razu im się jakby wydaje się, że chyba nie znają innej metody budowy osiedli mieszkaniowych niż sprzedaż deweloperów. Deweloperom. A jakby tam trochę poczytali tą koncepcję, to zaczęli, że chodzi tutaj o publiczne osiedle mieszkań tanich na wynajem. Wyobraźmy sobie, że w Warszawie pojawia się na przykład 30 tysięcy mieszkań z czynszem regulowanym dla młodych ludzi, gdzie ktoś ma alternatywę właśnie od dewelopera kupić mieszkanie i płacić raty 3000 miesięcznie, albo podobne mieszkanie wprawdzie tylko wynająć. Ale za 1000 zł miesięcznie przykładowo. Wyobrażam sobie, deweloperzy bankrutują. W Warszawie. No a przynajmniej znacząco ograniczają swoje marże i korzystają nie tylko ci, co biorą te mieszkania na wynajem, ale wszyscy, bo z tym benchmarkiem nagle się okazuje, że już nie można robić marsz po 40%. Piękna sprawa, powiedziałbym. I być może o znaczeniu dla polskiej gospodarki porównywalnej z samym CPK. No ale jak widać, to też. Przeszkadza lub jeszcze oczywiście jest opcja, że panowie naprawdę nie rozumieją co, tego, co czytają i co widzą. No dobrze, opozycja twardo mówi o, i to dużo jest tych głosów, pan Lasek, no, nie będę wyliczał tych. Ale też czasem, przepraszam, że wyjdę w słowo, bo na przykład byłem niedawno w dyskusji w jednej z telewizji z panią Henik-Kloską i ona mówiła, że lotnisko to jest dobry projekt, tylko trzeba zrezygnować z linii kolejowych. Pan Kierwiński mówił, z kolei, że trzeba z lotniska, a linie kolejowe dobre, więc widzę tu duże pole do kompromisów w tej koalicji. Jak pan Kierwiński zrezygnuje z likwidacji lotniska, a pani Heni Kloska z likwidacji linii kolejowych, no to będą dalej realizować... Gorzej jak na... się porozumieją, że trzeba, z... zlikwidować wszystko, <laughs> tak. że, że trzeba zlikwidować wszystko, bo to zawsze jest prościej zlikwidować wszystko. No ale właśnie, czy to się w ogóle da zatrzymać w, tej, w tym stanie? No ja tutaj zawsze na takie bo pytania... Bo umowy są zawarte, grunty kupione. tak. Tu Tunel średnicowy w Łodzi jest już robiony. Tak. Już, już rozpoczęły się prace budowlane, nie tylko w tunelu, już na terenie samego lotniska też, te pierwsze przygotowawcze. Natomiast ja zawsze odpowiadam jako mieszkaniec Gdyni. No, Stocznia Gdynia to był proces inwestycyjny, najbardziej już zakończony, przeprowadzony, działające przedsięwzięcie. Jak ktoś chciał zlikwidować, to zlikwidował. Zawsze można zaszkodzić. My oczywiście staramy się jak najbardziej tę budowę zaawansować. Działamy cały czas na podstawie, pomimo że, no wiadomo, rząd prawdopodobnie się zmieni i są takie głosy, że teraz powinniśmy się powstrzymać, nic nie robić, nie robić pewnych faktów dokonanych. Wręcz przeciwnie, znaczy po pierwsze, moim obowiązkiem prawnym, jako pełnomocnika działającego na podstawie obowiązującej ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym jest realizować swoje obowiązki, ale też na poziomie takim politycznym uważam osobiście, że moim obowiązkiem jest właśnie maksymalnie tą, ten proces zaawansować i maksymalnie utrudnić. Choć nigdy nie da się tego uniemożliwić, ale że po prostu no, te koszty ewentualnej rezygnacji, też takie polityczne, wizerunkowe, wszelkie możliwe były jak największe, żeby się na to nie zdecydowali po prostu. Miejmy nadzieję, że się mimo wszystko nie zdecydują, choć ten interes taki zero-jedynkowy, interes niemiecki, jest tutaj niepokojący. No bo jak tak jest, interes polski na jednej szali, interes niemiecki na drugim, no to Platforma no, Ale Władelska... tu są jeszcze amerykańscy yy, yy, interesariusze w tych, yy, w tych funduszach. Nie tylko tak, nawet Komisja Europejska przecież na szereg programów CPK już przyznała dofinansowanie z CEFUT. Około pół miliarda złotych już by trzeba oddawać funduszy unijnych. Mało tego, jeszcze do KPO są wpisane niektóre projekty z CPK. Więc zasadniczo w obecnym kształcie KPO. Jeżeli Komisja Europejska by się nie zgodziła na rewizję, obawiam się, że jest w stanie się zgodzić. Ale jakby się nie zgodziła na rewizję, to nie realizując CPK, by nie wypełnili kamieni milowych do, do wniosków o płatność w ramach KPO. Ale to wszystko oczywiście to są orzeszki, to są drobiazgi. To nawet te kontrakty, które już są zawarte, jakby tam zerwać kary umowne, to też są drobiazgi. Podstawowa szkoda z rezygnacji z CPK by była taka, że mamy system transportowy w Polsce, który jest systemem kategorii B. A z transportem i logistyką kategorii B to będziemy mieli też gospodarkę kategorii B. To nigdy nie podskoczymy do tego poziomu 100% średniej europejskiej i więcej. Nigdy nie będziemy konkurencyjni na przykład wobec Niemiec czy innych gospodarek, które mają komunikację, transport, logistykę tej najwyższej światowej klasy. I to jest szkoda, którą no nawet ciężko oszacować, którą można nie wiem, w setkach miliardów czy nawet w bilionach złotych liczyć. To jest największy koszt tej ewentualnej rezygnacji z CPK. Da się do tego projektu wrócić po czterech latach na przykład? To też zależy, co by z nim było, że on będzie powiedzmy tylko spowolniony, zamrożony, może część tych kilkadziesiąt projektów, tak? no może część tych projektów, no, część jest bardzo przyszłościowa, znaczy przez najbliższe cztery lata no i tak jeszcze by akurat w tych niektórych się tam za dużo nie działo. No to wówczas tak, gorzej, jeżeli by to była taka twarde obcięcie, prawda, likwidacja wszystkiego, no to oczywiście będzie można, tylko stracimy mnóstwo czasu, tak. No stracimy te cztery lata i stracimy te kilka lat pracy, które już są za nami. Szczerze mówiąc, to nawet mi osobiście, no i nawet pracownikom, no ciężko było powiedzieć, że na to tam pilnują łąki, nic się nie dzieje. No bo w procesie inwestycyjnym, we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest mnóstwo tych etapów biurokratycznych, planistycznych, projektowych, te pozwolenia środowiskowe, to, środowiskowe tam, badania, to jest w ogóle. Badania hałasu. Oddzielna historia, tak? No, na przykład, jeden przykład, taki drobiazg zupełny. Jeden z wielu elementów, jednego z wielu procesów trzeba przeprowadzić tak zwaną inwentaryzację środowiskową, czyli na terenie samej inwestycji, jak również oddziaływania inwestycji, zbadać całokształt życia przyrodniczego. Wszystkie rośliny, wszystkie zwierzęta, każdy kwiatek, trawę, żuczka, chomiczka i w ogóle co tylko. A teren inwestycji, oddziaływania inwestycji dla samego lotniska to jest czterokrotność powierzchni Warszawy. I my to zrobiliśmy. Każdej, do każdej studni zajrzał przyrodnik, czy tam się nie gnieżdżą nietoperze. Każde drzewo i mech na drzewie i wszystko, wszystko i to ocenione, czy jest cenne przyrodniczo, czy nie. Jak cenne i jak bardzo cenne, to jeszcze trzeba znaleźć na przykład inne miejsce, gdzie o podobnym zacienieniu wilgotności, gdzie na przykład ów cenny kwiatek można przesadzić, żeby sobie dalej. Rusu. I ta cała praca została wykonana. Ona musi trwać minimum rok, bo to jeszcze trzeba dla wszystkich pół roku zrobić. Tak? To tysiące ludzi w którymś momencie nad tym pracują. Tak? No i to wszystko zostało wykonane. Mamy decyzję środowiskową uzyskaną. No I gdyby na przykład to zostało zawalone, czyli ten proces administracyjny nie pociągnięty dalej, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę i tak dalej, doprowadzono by do tego, żeby decyzja środowiskowa wygasła lub nie obroniono jej w drugiej instancji, no to to jest, to jest tragedia. To, to jest trzy lata co najmniej do tyłu. To jeszcze na koniec jedną rzecz o tych wywłaszczeniach, bo to, to też był no, na, na, na płotach widziałem, że tam zabieracie ludziom ojcowiznę. Po pierwsze nic jeszcze nikomu nie zabraliśmy, <laughs> ponieważ to też jest nowum i co też nigdy dotąd nie było w procesach inwestycyjnych, jak do tej pory opieramy się w 100% na dobrowolnych nabyciach, czyli zwykła cywilna umowa sprzedaży, którą ktoś zawiera lub nie zawiera, jak mu warunki nie odpowiadają. Oczywiście przychodzi ten moment, kiedy trzeba dokonać wywłaszczeń, no bo gdyby go nie było, to nawet jedna osoba by wystarczyła, która gdzieś na przykład, nie wiem, pod łodzią powie, że jej się nie podoba autostrada A1 i nie mamy autostrady A1, e, lub ona tak jak rzeka meandruje, bo tu ktoś nie sprzedał tam. No absurd, tak? W Warszawie tak była taka ulica to... Tak, musi być pewien mechanizm, że no niestety obowiązkowo ktoś oddaje swoją własność czy się za godziwym odszkodowaniem. Już nie chcę wchodzić szczegóły, bo chcieliśmy trochę zmienić zasady tych odszkodowań, to się niestety nie udało. Są dokładnie takie same jak za rządów Platformy Obywatelskiej. Są dokładnie takie same, jak na podstawie których jak Donald Tusk tam pod Euro 2012 czy pod autostrady wywłaszczał, teraz mówi, że są to bandyckie, złodziejskie, no to jakby siebie ocenia głównie, bo to dokładnie za jego rządów były takie same, no ale znów to jest godziwe odszkodowanie, jeżeli ktoś ma przykładowo dom warty milion. Złotych. Tak jakby po prostu wziął i chciał sprzedać. No i teraz musi go oddać, ale dostaje milion złoty na konto, no to zasadniczo nic mu nie zabrano. W sensie wartości oczywiście no są pewne emocjonalne związki. Ktoś to, nie wiem, własnymi rękami budował, a ten, to jakby trzeba uszanować, no ale z drugiej strony, gdyby to miało decydować i jakby przekreślać inwestycje, to byśmy nic nie wybudowali. Dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, rurociągów. A Nie musimy tylko. je budować, żeby Polska no weszła na ten poziom 100% i więcej średniej unijnej. Panie ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Miejmy nadzieję, że, um, że przynajmniej coś ocaleje z tego, z tego projektu. E, pan ma, minister Marcin Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu. Do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziękuję jeszcze ja raz panie dziękuję. ministrze. Miłego wieczoru. A państwa zapraszam już o godzinie 20 na program W Punkt. Do zobaczenia.